Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od nowego logo. Mamy nową oprawę, nowe logo. Dzisiaj, od dziś prosimy nas szukać pod takim znaczkiem. Troszkę rozjaśniliśmy naszą oprawę, troszkę, powiedzmy, unowocześniliśmy, więc dzisiaj się w ciągu dnia, czyli w środę, zmieni wszystko na naszych wszelkich dostępnych, możliwych stronach, czyli na Facebooku, na YouTubie, na naszej stronie internetowej mktv.pl. Kropka. Nowa oprawa. I to już koniec dzisiejszego naszego. Nie, zdaniem? Teraz będziemy mówili o rajdzie Irlandii, który się zbliża. No właśnie. Dużymi krokami. No właśnie. Jak sądzisz? To duża jak reprezentacja Polski. Duża reprezentacja Polski. Bo trzy załogi bodajże, czyli Kajetan Kajetanowicz, Jarek Baran, Alex Zawada i Kati De Russo i Łukasz Pieniążek z Jakubem Gerberem. Więc to dwie załogi w junior i jedna w generalce. Tam sobie gaduła pogada, bo tam 300 km. Tam sobie gaduła pogada i tam jest co robić. To trudny rajd. Zresztą jest wypowiedź Kajetana u nas na stronie, więc można posłuchać, że no nie jest zaniepokojony, ale wie, że będzie trudno. Nie jechał tego rajdu i wie, że jest trudno, jest wąsko, jest dużo hop, dużo skoków. Więc to znaczy, że będzie wynik. No znaczy, że będzie wynik. No, konkurencja nie jest może najmocniejsza, bo tak naprawdę najpoważniejszym konkurentem jest Craig Breen, ale za to miejscowy, więc to jest poważna sprawa. No, Robert Consani przesiadł się z Peugeota 207 S2000 do Citroena DS3 R5, ale podejrzewam, że zanim opanuje ten sprzęt, zakładając oczywiście, że się nie będzie psuł, to jest szansa na to, że wielką konkurencją dla Kajetana nie będzie. Więc trzymamy kciuki, relacje oczywiście u nas na stronie. Ja jestem ciekaw bardzo, zwłaszcza po ostatniej twojej rozmowie z Zawadą, bardzo jestem ciekaw ich startu. No, Zawada jedzie drugi raz, więc to jest sytuacja taka, że ma jakieś doświadczenie, wie, a trasa jest praktycznie no, z nielicznymi wyjątkami w 100% taka sama, jak była w ubiegłym roku, więc... A chłop ma szybkie rączki, więc może jest szansa na dobry wynik, oby nie było żadnych przygód jak na Łotwie, więc miejmy nadzieję, że na świąteczny weekend, na świąteczną niedzielę i poniedziałek będzie o czym rozważać i z czego się cieszyć. No i Pieniążek z Gerberem. Pieniążek z Gerberem, no to tutaj raczej bym zakładał zbieranie doświadczeń niż jakiekolwiek działania. Ale ja myślę, wynikowe, że tutaj Gerber może mieć wpływ na to, że oni mogą pojechać skutecznie. Kwestia jest, żeby pojechać spokojnie i wtedy wynik powinien jakiś tam przyjść. No tu, tak jak mówię, no w przypadku Pieniążka podstawowym zadaniem na ten sezon jest zebrać doświadczenie i chyba dobrze, że jest to doświadczenie zbierane za granicą, no bo zawsze jest wtedy łatwiej, jak masz 300 km w Irlandii, a w Polsce masz 120, no to OSO. To tak, no i poza tym jest, to jest ważna rzecz, bo to na to ludzie jednak nie zwracają uwagi, że jedzie z dobrym pilotem, bo tak, no, z doświadczonym pilotem, to co mówił i Robert, i Tomek Kuchar, że tak naprawdę to jest jeden z najlepiej dyktujących ludzi w Polsce. Tak, to jest bardzo ważne. To jest oczywiście bardzo ważne i zresztą jak spojrzy się w historię rajdów światowych też, no to większość kierowców, którzy zrobili dobry wynik, przynajmniej zaczynała, czy przez parę lat jeździła z bardzo doświadczonymi pilotami, starszymi o 20 lat, o ten, więc to kierunek dobry. I to dobry pomysł tak, w ogóle, żeby wykorzystać. Oczywiście, że bardzo dobry pomysł. No dobrze, to czekamy na rajd Irlandii, zacznie się wszystko w piątek, mamy a my nowe w międzyczasie WRC. To jeszcze za chwilę, zanim tak? WRC, też chcemy ogłosić współpracę z nowo powstałym portalem, no, 4 miesięcy z kawałkiem, Rajdy24. Od dziś, mam nadzieję, będą nasze filmy dostępne na stronie Rajdy24, na naszej stronie i nie tylko stronie. Wszelkie newsy i wszelkie możliwe rzeczy, które zmienią się na stronie Rajdy24, będzie można też u nas zobaczyć link, przeczytać, poczytać i ten. Także bardzo się cieszymy. To jest taki pomysł na platformę sportów motorowych. Miejmy nadzieję, że to się powiedzie. A ponieważ Gabriel jest osobą mocno zaangażowaną. Znaczy, generalnie jest młody, fajny zespół z wielkim zapałem do tego podchodzi, więc przy naszych to różnicy nasza wieku, starość z młodością. Może tchnął w nas trochę młodości, więc jeszcze raz podkreślamy rajdy24.pl. Zapraszamy do odwiedzania tej strony, zapraszamy do odwiedzania oczywiście też naszych stron i na koniec nowy numer miesięcznika WRC. Warto poczytać między innymi o
No o tym, o czym chcieliśmy też już kiedyś porozmawiać, o kryzysie w fińskich rajdach, że tak jak kiedyś w zasadzie w rajdach w latach 70., 80. i 90. dominowali Finowie, tak w tej chwili mamy totalną dominację Francuzów, a Finów specjalnie nie widać, chociaż... Dlatego my pokazujemy z naszych archiwów, jak to kiedyś potrafili w Finlandii jeździć. Tak. Niewykluczone, bo wczoraj oficjalny komunikat ogłosiła Toyota, że zaangażowała Teemu Suninen. Młody 21-letni chłopak, chociaż wygląda jakby miał 47, ale może tak po prostu Finowie wyglądają. Młody chłopak będzie testerem Toyoty i pojedzie też program WRC3 sfinansowany przez Toyotę, więc może jest to jakiś tam krok do odbicia się fińskich rajdów. Ale to jeszcze nie koniec, bo tak sobie pomyślałem, że na koniec cię zapytam. Jest dużo informacji, jak zwykle, o Robercie Kubicy i wyścigach. I co ty na to? Nie wiem, na razie jest lista zgłoszeń do tego Blank Pain, do tej serii i tam jest niezgłoszone nazwisko, jeśli chodzi o Lamborghini. No, trudno mi powiedzieć. No, ja przypuszczam, że jest to możliwe, ponieważ to nie koliduje w czasie. Robert nie jest związany z żadnym zespołem fabrycznym w sensie marki samochodowej, w związku z tym dlaczego nie? A powiedz mi, na ile myślisz, że to jest też współpraca przy oponach? No myślę, że to jest przede wszystkim ten kierunek, że to po tej linii poszła współpraca i jakaś tam możliwość, bo wiadomo, że na czym, ale na pracy opon Robert zna się znakomicie, więc szansa wykorzystania jego doświadczeń, a dla niego szansa pojeżdżenia sobie po torze w miarę szybkim samochodem. No zobaczymy. No. Czy wyjaśniła się sprawa, bo ja muszę powiedzieć, tego nie śledziłem, ty już mówiłeś o tym, że prawdopodobnie Argentyna to będzie z Wilsonem. Coś wiesz na temat? Czy... Tego nie wiem, no ale logicznie należałoby przypuszczać, że skoro cały zespół M-Sportu jedzie i ma Fordy, no to biorąc pod uwagę koszty, logistykę i ten, po co wyważać otwarte drzwi, no warto. Czyli to jeszcze nie jest potwierdzone, bo mówiłeś o tym, ale jeszcze ten. No więc co, kończymy, na koniec życzymy wesołych świąt. Oczywiście wesołych świąt, smacznych, spokojnych i widzimy się po świętach, chociaż oglądajmy również w święta mktv.pl, gdyż będzie się troszkę tam też działo. To znaczy będziemy mieli materiały z Mistrzostw Europy, z Irlandii, także oglądajcie nas. Do zobaczenia. Do zobaczenia.